Cesarz nas poprowadzi prosto na Nowigrad. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. A że ten coś mataczył, to mu rachciach łeb ukręci. Tak było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmak nic do tego nie ma. Bo ja na sklinie. I co wtedy zrobili? Dobry z jego chłopka nie wiedzie, gdyby no przecie głowy mu na podróż. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Czego chcecie? Mój tata też miał kiedyś miecz. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Co ci się stało w budzie? Ślady pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Lubisz świerszcze? Gryziesz czy połykasz? Przeprosić. Pobudka! Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze! Pozwólcie! Nie, wyli, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Tak.